Moi drodzy, dziś będzie specjalny odcinek. Zobaczcie, gdzie ja jestem, co wam to przypomina. Jesteśmy na Pireusie i będzie vlog z Małgosią. Ja z Małgosią już dawno bardzo chciałam zrobić. Patrzcie, moi drodzy, wyleciał mi papierek, bilet mi wyleciał. Dosłownie to jest bilet, a pan mnie po prostu powiedział, że mam sobie go wziąć. Nie, myślałam, że jest niepotrzebny. W każdym bądź razie, moi drodzy, dziś będzie specjalny vlog, bo będzie vlog z Małgosią. Ja z Małgosią już od dawna chciałam zrobić vloga. Dlatego, że ja Małgosię znam z Facebooka. Poznałyśmy się na Facebooku, wtedy w momencie, kiedy Małgosia dała na taką grupę jak Grekomania bodajże filmik, jak tańczy ze swoim synem Kiriakosem przy takim dużym napisie Pireus. Ja to normalnie chyba z 10 razy od razu ten filmik zobaczyłam, bo naprawdę jest genialny, oczywiście ja wam ten filmik puszczę. Zaczęłam się interesować, co to za Małgosia. No i okazało się, że Małgosia to jest takim człowiekiem tysiąca talentów. Brała udział, była laureatką w wielu takich prestiżowych konkursach tańca, oczywiście greckiego tańca, wraz ze swoim synem Kiriakosem. Kiriakos, mimo swojego 21 chromosomu, jest naprawdę zajebiście, powiedziałabym, no jest naprawdę niesamowicie utalentowany. Gra na buzukach i to tak naprawdę wymiata na tych buzukach, że oho, ho. Naprawdę i też tak jak mama bierze udział w konkursach tanecznych i bardzo dobrze mu idzie. Jak ja to powiedziałam, to ten chłopak po prostu zrobił więcej w swoim życiu niż nie jeden młody człowiek, który tego chromosomu dodatkowego nie ma. Także ja jestem bardzo podekscytowana tym vlogiem, powiem wam szczerze. I poznacie Małgosię, Kiriakosa i pana Jotisa, moi drodzy. I pokażemy wam razem Pireus. Także jak najbardziej zostańcie z nami. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Witamy was z Małgosią. Witam cię, Małgosiu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Małgosiu, powiedz mi, ile lat jesteś w Grecji? Bardzo długo. 33 lata. 33 lata, kawał szmat, kawał drogi. Jak to się stało, że w ogóle przyjechałaś tutaj? Przyjechałam w 1990 roku do pracy. Wtedy była bardzo, można było zarobić w Grecji. Przyjechałam w 90 rok, w 91 poznałam mojego męża i tak już zostałam w Grecji. Oczywiście mam, jak jeżdżę do Polski, raz do roku jeżdżę do Polski. Raz do roku jeździsz do Polski. A powiedz mi, bo ja już mówiłam moim widzom, bo ty bierzesz udział w różnych takich konkursach tańca, nie? Bo ty chyba kochasz taniec, prawda? Skoro mieszkam w tym kraju, to oczywiście musiałam się zająć troszeczkę sobą, a ponieważ lubię tańczyć, zaczęłam rozwijać swoje umiejętności. W cudzysłowie, nauczyłam się tańczyć grecki hasapiko, zorbę. Nauczyłam się grać na gitarze, śpiewać greckie piosenki. No i to przelałam na mojego syna, bo syn się urodził, mój zostawał, no, ale pomimo to nauczył się grać na buzukach. Ale przepięknie gra. Jeden duet. Ale przepięknie gra Kiriakos na gitarce. Powiedz mi, na tych buzukach, prawda? Tak. Powiedz mi, jak to się stało, że on się tak nauczył grać? No nie wiem, no chyba jakiś tam od środka coś tam... Miał talent po prostu, tak. ale jak to się stało, że co, obudził się któregoś dnia i mówił... Ha! Nie, ja to zauważyłam, jak był malutki, to zauważyłam, że te gitary takie plastikowe to tak... Strasznie lubią. Tak, a później kupiłam mu to małe
baklama. Ja wiem, że to się, chyba buzuki nazywa. Ja nie mam. To malutkie najpierw, a później było buzuki. No i tak się zaczęła historia. Znalazłam dobrego, odpowiedniego nauczyciela. I nasza historia się zaczęła z Grecją muzyką. A wiecie, ja go się też widziałam w śniadaniówce z panią Menegaki. Tak. I tam właśnie te panie były tak zachwycone w ogóle mamą i synkiem. I mówi jedna pani tak, coś takiego, że ten chłopak, mimo tego, że ma zespół Downa, ma większe sukcesy niż nie jeden człowiek, który w jego wieku, który po prostu nie ma tego 20 dodatkowego 21 chromosomu. Że właśnie one były takie strasznie zachwycone tym i pokazywali też tego twojego nauczyciela od Kyriakosa i on powiedział w pewnym momencie, że nauczył go to, co mógł go nauczyć. Tak. Mówi, i to już mówi, już więcej mówi, nie mogłam tego chłopaka nauczyć, mówię, już go tak zostawiłem. I on mi się wydaje, że on chyba ma taką pasję, co nie? Co pasję. To jest jego pasja, nie? To jest nasze życie. Zagrawam, siedzieć do nas do domu, zapraszamy do nas do domu. Później pojedziemy do Małgosi i Kyriakos nam zagra na muzykę. Tak, uznacie polsko-grecki dom. Tak. Małgosiu, a teraz powiedz nam troszeczkę o twoich takich sukcesach. Tam chyba nie jeden konkurs tańca wygrałaś, prawda? A, no to sobie tam jeździmy. No dzięki tym organizujemy, jeździmy na festiwale. Byliśmy 3 razy w Egipcie, byliśmy w Austrii. Teraz w czerwcu jedziemy do Polski na zawody taneczne, do Warszawa, Łomianki. Jedziemy, a później zobaczymy. A jaki to będzie konkurs tańca? Czyli też greckiego, czy to taki ogólnoświatowy, ja wiem? Możemy też zatańczyć greckie, na przykład hasapiko, ale raczej są latin. Rumba, bacata, caca. A ja widziałam właśnie Kyriakos, wyśmienicie tańczy chyba rumbę, nie? Widziałam z taką... To po mamie ma te dryki, ale pięknie tańczy. Ja wam w ogóle kilka takich filmików z Kyriakosa wam pokażę. W ogóle przede wszystkim podlinkuję kanał Małgosi. Będziecie mogli kanał Małgosi też zasubskrybować. Zobaczycie, jak oni niesamowicie tańczą, bo to, co oni robią, jest naprawdę... To jest wow! Ten pierwszy filmik, jak wam mówiłam, z tego Pireusu, to ja oglądałam chyba gdzieś z 10 razy tak non-stop. Normalnie nie mogłam się napatrzeć. No pięknie to robicie, naprawdę pięknie. A powiedz mi, a teraz pochwal się mamo Kyriakosem, jakie on tam te konkursy powygrywał. Ja coś tam widziałam w internecie. A co to tam wygrywał? No w tańcach, w muzyce. Teraz byliśmy ostatnio, mieliśmy pokaz mody. Był pokaz mody uczestnicy brali też udział ludzie niepełnosprawni intelektualnie, ale też na wózkach inwalidzkich. Dla mnie to było pierwsze wielkie przeżycie. Sama w tym uczestniczyłam. Sylwia wam pokaże urywki. Tak, coś pokażę, wspaniałego. Pokażemy. Bardzo fajne. Muzyka, taniec jest naszym życiem. To jest moje, ja nie pracuję zawodowo, bo musiałam zostawić pracę zawodową, ale maluję. Tak, Małgosia jest malarką, Małgosia jest takim człowiekiem renesansu. Muszę coś robić. Musi się u mnie w życiu coś dziać. Muszę biegać, tańczyć, dopóki mogę oczywiście. No i cieszyć się z tego, jak to się mówi, Grecy nazywają z tego doro, oprócz legeterzoi. Musimy się cieszyć z tego, co jest, co się nazywa życiem. Tak. Ja też jestem tego jestem zdania, że co by się w naszym życiu nie działo, trzeba po prostu kolekcjonować te piękne chwile. I brać się takim, jaki jest. Dokładnie, bycie takim, jakim jest. Łatwo przychodzą dobre rzeczy, ale musimy zaakceptować też rzeczy, których ciężko nam jest to przełknąć, ale musimy to zaakceptować. Ale już jak zaakceptujemy, będzie nam lżej. Ja po grecku się mówi jako do chi. Jak to zaakceptujesz, to ci będzie o wiele lżej. No ja to samo miałam w moim życiu. Tak. No to co? Zapraszam do siebie do domu. Tak, czy teraz jedziemy do Małgosi, poznacie pana Jotisa i Kyriakosa i zobaczymy piękne obrazy Małgosi i zobaczymy i poznam Kyriakosa i nam chyba coś zagra, nie? Tak, oczywiście. Zagra, specjalnie dla Polaków. No. Zapraszamy. Małgosiu, a powiesz nam,
co tam jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest wyspa Salamina. Tak bliziutko. Ja byłam na Salaminie, jest bardzo fajnie na Salaminie, no. Potem jedziemy dalej, jest wyspa Egina. Tutaj Egina, ale zobacz, jak pięknie. To pięknie Egina wygląda. Egina, dzisiaj nie ma za bardzo słońca. A z tyłu jest poros, Idra, to już nie widać. To już nie widać, no. Tak. Za ile statków. A tu mówisz, że to są antyczne mury, tak? Tak, tak. To będziemy dalej jechać, to będą bardziej widoczne, bardziej będą wysokie. Obronili się Grecy przed piratami, przed Turkami. Turki to już później, ale przed Persami przede wszystkim. Moi drodzy, zobaczcie, to wszystko to są medale Kyriakosa. Te, które zdobył w konkursach tańca i w maratonach, w takich zawodach atletycznych, w pływaniu. Zobaczcie, czy znacie kogoś, kto ma więcej medali od niego, bo ja się przyznam, że ja nie znam. Lewandowski? A zobaczcie to tutaj teraz. Zobaczcie to. To jest ściana Kyriakosa. Zobaczcie, tutaj Małgosiu, powiedz. Tutaj widzę, że flaga Grecji, żeście byli na jakimś konkursie. Byliśmy, chyba takim międzynarodowym, tak, prawda? Festiwal w Egipcie. 3 razy byliśmy. Wspaniałe przeżycie. Byliśmy w barwach Grecji. Coś pięknego. No pięknie. Tutaj jest z Austrii. Tańczą Kyriakos z drugą dziewczynką z zespołem Dauna. Tańczą rumbę. Rumbę, tutaj brawo, z Marią też jest w Egipcie. No oczywiście ja zawodowy kibic z grecką flagą. No i czasami sobie też tam daję zatańczyć. No pięknie. A zobaczcie, co tutaj jest. A tutaj niespodzianka, nasz Robert. No, Robert Lewandowski, zobaczcie, z Kyriakosem. No, super, co nie? Naprawdę niesamowite, niesamowite. A to... To jest gra w zespole. Gra w zespole, to jest zespół Kyriakosa. Tak, Bando Kafene się nazywa i gra w zespole. Grają 5 lat. 5 lat, na buzukach grają, czy grają na konkursach, bardziej takich? Tak, tak. Nie do kotleta. Nie, no i do kotleta też, dlaczego nie? Fajnie. Pięknie, widzicie jak chłopak się rozwija, to jest naprawdę niesamowity. No ten chłopak jest niesamowity, wam mówię. A teraz pokażemy wam coś innego niesamowitego, czyli Małgosi Art. O, obraz, no. No. Tutaj właśnie, zobaczcie, to jest to, co Małgosia namalowała. To jest ulubiony mojego męża, bo on kocha Zakopane. Tak, Zakopane, no. Kocha, może tak do światła bardziej pokażę. Kostas też lubi bardzo Zakopane. Tak, on tam lubi siedzieć i sobie tak pić te sfinakia i tam jeść te wszystkie pyszne jedzenia. On jest zakochany w Zakopanem. Zakopanem, no. Tu moje ulubione kwiaty, tulipany. Tulipany, pięknie. Oczywiście podlinkujemy wam też fanpage Małgosi. A zobaczcie, a to jest Doro dla mnie, Małgosia namalowała. Zobaczcie, jak pięknie. O, dziękuję Małgosiu. Ślicznie, bardzo jestem zadowolona. Jesteś po prostu człowiek orkiestra, masz naprawdę mnóstwo talentów, naprawdę. Artycha z ciebie na całego. Zorba, kochani, dla was. Mamy Kyriako. Thank you.
drodzy, to by było na tyle. Napiszcie mi w komentarzu, jak się wam podobało. Gosiu, pozdrawiam. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. No i z akcentem świątecznym. Wesołych świąt dla wszystkich, kochani. Wszystkiego dobrego. Buziaki z Aten. Spireusu. Pa, pa. I Spireusu.